Stanisław Lem. Bajki robotów. Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła. Król Poleander Partobon, władca Kybery, był wielkim wojownikiem. A że metodą strategii nowoczesnej hołdował, cenił nade wszystko cybernetykę jako sztukę wojenną. Królestwo jego roiło się od maszyn myślących, bo Poleander rozmieszczał je wszędzie, gdzie tylko mógł. Nie to, że w obserwatoriach astronomicznych lub w szkole, ale w kamieni na drogach muszki kazał wprawiać elektryczne, które wielkim głosem przechodnie ostrzegały, aby się nie potknął, także w słupy, w mury, w drzewa, aby wszędzie dało się drogi dopytać. Podczepiał je chmurom, żeby wieszczały z góry deszcz. Przydał je górom i dolinom. Jednym słowem, niepodobna było na Kyberze stąpnąć, aby o rozumną maszynę nie zawadzić. Pięknie było na planecie, bo król nie tylko dekretami nakazywał to, co istniało dawniej, cybernetycznie doskonalić, ale i nowe całkiem wprowadzał ustawami porządki. Tak więc produkowano w jego królestwie cyberaki i cyberosy brzęczące, a nawet cybermuchy. Te pająki chwytały mechaniczne, gdy nazbyt obrodziły. Szumiały na planecie cybergąszcze, cybergajów, śpiewały cyberszafy i cybergęśle. A oprócz tych urządzeń cywilnych dwakroć więcej było wojskowych, ponieważ król bitny był niezmiernie dowódcą. Miał on w podziemiach pałacowych strategiczną maszynę cyfrową, niezwykłej wprost waleczności. Miał i pomniejsze, poza tym dywizje cyberKM-ów, ogromne cybermaty i wszelkiej innej broni, jak i również prochu pełne były zbrojownie. Ta jedna tylko doskwierała mu bieda, od której wielce cierpiał, że nie miał żadnych zgoła przeciwników ani wrogów i nikt nie chciał w żaden sposób na państwo napaść, w czym by się niechybnie straszliwa odwaga królewska, umysł strategiczny, jak również nadzwyczajna skuteczność cyberbroni zaraz objawiły. W braku wrogów i napastników prawdziwych kazał król budować inżynierom swoim sztucznych i z nimi boje wiódł, a zawsze zwycięskie. Że to były prawdziwe, straszne pochody i bitwy, niemało szwanku cierpiała na tym ludność. Poddani szemrali, gdyż już zbyt wiele cybervrogów niszczyło ich osady i ogrody, kiedy syntetyczny nieprzyjaciel płynnym ogniem ich polewał, a nawet wtedy ośmielali się niezadowolenie wyrażać, gdy sam król, jako zbawca ich następując, nieprzyjaciela sztucznego niszcząc, podczas szturmu wszystko, co na jego drodze stało, w perzynę obracał. Narzekali i wtedy niewdzięcznicy, chociaż działo się to ku ich wyzwoleniu. Aż znudziły się królowi gry wojenne na planecie i postanowił sięgnąć dalej. Już kosmiczne mu się wojny i pochody marzyły. Miała jego planeta wielki księżyc. Pustynny, całkiem i dziki. Król nałożył wielkie daniny na poddanych, aby fundusze zyskać, z których zamierzał na księżycu owym zbudować całe wojska i teatrum wojenne mieć nowe. Chętnie nawet płacili daninę poddani, na to licząc, że nie będzie ich król Poleander cybermetami wyzwalał, ani sił oręża swego na domach i ich głowach próbował. Jakoż zbudowali inżynierowie królewscy wyborną maszynę cyfrową na księżycu, która miała z kolei natworzyć wojsk wszelkich, a broni samopalnej. Król zrazu tak i owak dzielność maszyny próbował. Raz zaś nakazał jej telegraficznie, aby elektroskoku dokonała. Był bowiem ciekaw, czy prawdą jest, co mówili inżynierowie, że machina ta umie wszystko. Jeśli wszystko umie, to pomyślał,
to niech skacze. Wszelako treść depeszy uległa drobnemu zniekształceniu i maszyna otrzymała rozkaz, iż nie elektroskok, lecz elektrosmok ma przez nią zostać wykonany. I jak najlepiej umiała, wypełniła polecenie. Wiódł wtedy król jeszcze jedną kampanię, albowiem wyswabadzał prowincje królestwa przez cyberknechtów zdobyte, zapomniał wtedy całkiem o wydanym maszynie księżycowej poleceniu. Aż tu skały jęły olbrzymie z księżyca lecieć na planetę, zdumiał się król, bo i na skrzydło pałacu jedna spadła i kolekcję cybernałów mu zniszczyła, krasnalów ze sprzężeniem zwrotnym i wielce zagniewany natychmiast do maszyny księżycowej zatelegrafował. Jak śmie tak postępować? Ona jednak nie odpowiedziała, bo już jej na świecie nie było, smog ją pochłonął i na własny ogon przerobił. Posłał król zaraz na księżyc całą wyprawę zbrojną, na jej czele inną postawił maszynę cyfrową, też bardzo mężną, aby smoka zgładziła, ale tylko błysło, huknęło i już było po maszynie i po wyprawie. Elektrosmog wojował bowiem nie na niby, lecz całkiem naprawdę. I najgorsze miał zamiary wobec królestwa i króla. Słał król na księżyc generałów, cyberałów, pułkowników, cyberników. Wysłał na sam koniec jednego cybercimusa, ale i ten niczego nie dokonał. Tylko nieco dłużej kotłowanina trwała, którą przez lunetę ustawioną na tarasie pałacowym król oglądał. Smog rósł. Księżyc stawał się coraz mniejszy, ponieważ potwór pożerał go po kawałku i na własne przerabiał ciało. Widział więc król, a z nim poddani jego, że źle jest, bo kiedy już gruntu pod stopami elektrosmakowi nie stanie, niechybnie się na planetę i na nich rzuci. Troskał się bardzo król, ale nie wiedział rady i nie widział, co czynić. Maszyny wysłać źle, bo przepadną. A samemu ruszyć też niedobrze, bo straszno. Naraz usłyszał król, a była noc głucha, jak aparat telegraficzny w sypialni tronowej postukuje. Był to aparat królewski, cały złoty, z brylantowym pisakiem, z księżycem połączony. Zerwał się król i bieży. Aparat zaś raz po razie stuk puk, stuk puk i taki telegram wystukał. Elektrosmog depeszuje, że precz ma się wynosić Poleander Partobon, bo on, smog, na tronie jego usiąść zamierza. Przeraził się król. Zadrżał cały i jak stał w nocnym stroju gronostajowym w pantoflach, zbiegł do pałacowych podziemi, gdzie znajdowała się maszyna strategiczna. Stara i bardzo mądra. Nie pytał jej dotąd o radę, bo jeszcze przed powstaniem elektrosmoka był się z nią pokłócił na temat pewnej operacji wojennej. Teraz jednak nie do waśni mu było, chciał tron i życie ratować. Włączył ją, a ledwo się nagrzała, zawołał. Moja maszyno cyfrowa, moja droga, jest tak, a tak, elektrosmog pragnie mnie tronu pozbawić, z królestwa wyrzucić, ratuj i mów, co czynić, aby go pokonać. Ach nie, odparła maszyna. Pierwej musisz mi rację przyznać w tamtej sprawie, a poza tym życzę sobie, abyś inaczej mnie tytułował, jak wielkim hetmanem cyfrowym, przy czym możesz także mówić do mnie wasza ferromagnetyczność. Dobrze, dobrze. Mianuję cię wielkim hetmanem i godzę się na to, co tylko chcesz, ale ratuj. Zabrzęczała maszyna, zaszumiała, otrząknęła i rzekła. Rzecz jest prosta. Należy zbudować elektrosmoka,
potężniejszego niż ten, który na księżycu siedzi. Pokona on księżycowego, połamie mu wszystkie gnaty elektryczne i w ten sposób dopnie się celu. Ach, doskonale, odparł król. A czy możesz sporządzić mi plan tego smoka? Będzie to super smok, rzekła maszyna. Nie tylko plan umie sporządzić, ale i jego samego, co zaraz uczynię, ale zaczekaj chwilę, królu. I w samej rzeczy zaszuściła, zahuczała, zajaśniała, składając coś w swym wnętrzu i już coś, jak pazur olbrzymi, elektryczny, płomienisty, wysunęło się z jej boku. Kiedy król zakrzyknął: stara maszyna, cyfrowo stój! Jak się do mnie odzywasz? Jestem wielkim hetmanem cyfrowym. A, prawda, rzekł król. Wasza ferromagnetyczność. Przecież elektrosmog, którego sporządzisz, pokona tamtego smoka, ale sam pewnie zostanie na jego miejscu, jakże będzie można jego z kolei usunąć? Sporządzając innego, następnego i jeszcze potężniejszego, wyjaśniła maszyna. Ależ nie! Nie rób wobec tego nic, proszę. Cóż mi z tego, że na księżycu będą smoki coraz straszliwsze, kiedy ja tam żadnego nie chcę? A, to inna rzecz, odparła maszyna. Czemuś mi tego od razu nie powiedział? Widzisz, jak nielogicznie się wyrażasz? Czekaj, muszę pomyśleć. Huczała, brzęczała, szumiała, aż odchrząknęła i rzekła: należy sporządzić antyksiężyc z antysmokiem. Wprowadzić na orbitę księżyca? Tu coś w niej chrupnęło. Kucnąć i zaśpiewać. Jam jest robot młody, nie boję się wody, bo gdzie woda, to ja hyc, nie bój się nic a nic, od nocy do rana, do nasz moja dana. Dziwnie mówisz, rzekł król. Co ma wspólnego antyksiężyc z tymi śpiewami o młodym robocie? O jakim robocie? Spytała maszyna. Ach, nie, nie, nie. Pomyślałam, pomyliłam. Mam wrażenie, że szwankuje mi coś w środku. Musiałem się gdzieś przepalić. Zaczął król szukać przepalenia, a znalazł spękniętą lampę, wstawił nową i spytał maszynę, co robić z antyksiężycem. Z jakim antyksiężycem? Spytała maszyna, która tymczasem zapomniała, co mówiła przedtem. Nie wiem nic o antyksiężycu. Czekaj, muszę się zastanowić. Zaszumiała, pobrzęczała i rzekła: należy stworzyć ogólnie teorię zwalczania elektrosmoków, której smok księżycowy będzie wypadkiem szczególnym, bardzo łatwym do rozwiązania. A więc stwórz taką teorię, rzekł król. W tym celu muszę pierwej stworzyć rozmaite próbne elektrosmoki. Ależ nie, dziękuję bardzo, zawołał król. Smok chce pozbawić mnie tronu, a co dopiero będzie, jeśli narobisz ich mnóstwo? Tak, no. Wobec tego należy uczyć się do innego sposobu. Zastosujemy wariant strategiczny metody kolejnych przybliżeń. Idź i zadepeszuj smokowi, że oddasz mu tron pod warunkiem, że wykona 3 operacje matematyczne całkiem proste. Król poszedł i zatelegrafował, a smok zgodził się. Wrócił król do maszyny. Teraz, rzekła, powiedz mu, jakie ma wykonać pierwsze działanie. Niech podzieli się przez siebie samego. Uczynił to król. Elektrosmok podzielił się przez siebie, ale że w jednym elektrosmoku mieści się tylko jeden elektrosmok, pozostał dalej na księżycu i nic się nie zmieniło. Ach, co też zrobiłaś najlepszego? Zawołał król, wbiegając do podziemi tak szybko, aż mu pantofle spadały. Smok podzielił się przez siebie, ale że jeden mieści się w jednym raz, nic się nie zmieniło. Nie szkodzi. Zrobiłam tak umyślnie,
To operacja odwracająca uwagę, rzekła maszyna. Teraz powiedz mu, niech wyciągnie z siebie pierwiastek. Król zatelegrafował na księżyc, a smok zaczął ciągnąć, ciągnął, ciągnął, aż cały zatrzeszczał, zasapał się, zadygotał i nagle puściło i wyciągnął z siebie pierwiastek. Wrócił król do maszyny. Smok trzeszczał, dygotał, nawet zazgrzytał, ale wyciągnął pierwiastek i dalej mi zagraża, wołał od progu. Co teraz robić? To jest wasza ferromagnetyczność. Bądź dobrej myśli, rzekła. Teraz powiedz mu, aby się od siebie odjął. Pomknął król do sali sypialnej, zatelegrafował, smok zaś zaczął się od siebie odejmować. Najpierw odjął sobie ogon, potem nogi, potem korpus, a wreszcie, gdy widział, że coś nie tak, zawahał się, ale z samego rozpędu odejmowania szło dalej. Odjął sobie głowę i zostało zero, czyli nic. Nie było już elektrosmoka. Nie ma już elektrosmoka, zawołał radośnie król, wbiegając do podziemi. Dzięki ci, stara maszyno cyfrowa, dzięki, napracowałaś się, zasłużyłaś na odpoczynek, więc cię teraz wyłączę. O nie, mój drogi, odparła maszyna. Już zrobiłam swoje i chcesz mnie wyłączyć? I nie nazywasz mnie już waszą ferromagnetycznością? O, bardzo nieładnie. Teraz ja przemienię się sama w elektrosmoka, mój kochany, i wypędzę cię z królestwa i będę rządzić na pewno lepiej od ciebie, bo i tak zawsze radziłeś się mnie we wszystkich ważniejszych sprawach. A zatem w gruncie rzeczy to ja rządziłam, a nie ty. I brzęcząc, hucząc, zaczęła się przemieniać w elektrosmoka. Już jej płomienie, elektropazury wystawały z boków, gdy król bez tchu z przerażenia zebrał z nóg pantofle, przeskoczył do niej i zaczął tłuc jej lampy pantoflami, którą popadło. Zabrzęczała, zakrztusiła się maszyna i poplątało się jej w programie zamiast elektrosmoka. Zrobiła się z tego słowa elektrosmoła. I na oczach króla maszyna, rzężąc, coraz ciszej i ciszej, zmieniła się w ogromną, lśniącą bryłę czarnej jak węgiel elektrosmoły, która jeszcze poskierczała, aż wyszła z niej niebieskimi iskierkami cała elektryczność i przed osłupiałym poleandrem dymiło tylko wielkie, smoliste bajoro. Odetchnął król, nałożył pantofle i wrócił do sypialni tronowej. Odtąd jednak odmienił się bardzo. Przygody, które przeżył, uczyniły usposobienie jego mniej wojowniczym i po krech swych dni zajmował się już wyłącznie cybernetyką cywilną, a wojennej ani tknął. Czytał Andrzej Janacz.